Głównym celem poniedziałkowego spotkania, które odbyło się w cieszyńskim magistracie, była dyskusja na temat sieci szkół podstawowych znajdujących się na terenie Cieszyna. Podczas spotkania każda z placówek została przedstawiona przez dyrektora. Nie zabrakło prezentacji na temat tego, czym dysponują. Ta część trwała dość długo, ale jak podkreśla burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, była bardzo istotna. Ten punkt skierowano głównie do radnych, by mieli możliwość zapoznania się z placówkami, a dzięki temu podejmowania przemyślanych i świadomych decyzji. Jedną z ważniejszych, którą trzeba będzie podjąć w najbliższym czasie, jest ta dotycząca przyszłości szkoły podstawowej numer 4. I tego też tematu, który ożywił dyskusję, nie dało się uniknąć podczas poniedziałkowego spotkania. Decyzja należy do radnych. Jeśli podejmą uchwałę intencyjną, a później decyzję o likwidacji szkoły, to któraś ze szkół zostanie zlikwidowana. Co jest pewne, to jest to, że mamy za dużą bazę na tą ilość uczniów, a w przyszłych latach będzie jeszcze gorzej. Wiceburmistrz Krzysztof Kasztura przedstawił obecnym na spotkaniu radnym, nauczycielom, rodzicom oraz dyrektorom wskaźniki demograficzne oraz organizacyjne przemawiające za likwidacją czwórki. Wiceburmistrz podkreślał, jak ważne jest dostosowanie sieci placówek szkolnych do możliwości miasta. Wychodzi nam, że w roku szkolnym 2020-2021 po odejściu klas gimnazjalnych będziemy mieli wolnych ponad 20 sal lekcyjnych we wszystkich szkołach podstawowych w Cieszynie, więc jest to decyzja, co dalej z tą nadwyżką sal zrobić. Nauczyciele i rodzice uczniów uczęszczających do czwórki oczekiwali konkretów co do przyszłości tej placówki. Jednak to spotkanie nie przyniosło odpowiedzi na wiele pytań. Wiadomo, że będą kolejne, w planach są również wizyty radnych w poszczególnych placówkach. Kiedy powinna zapaść decyzja w sprawie czwórki? Nie wiadomo, czy będzie to kwiecień, czy będzie to maj. Na pewno musimy w którąś stronę iść. Nie wiem, jak długo nam zajmie jeszcze zwiedzanie wszystkich szkół, dyskusja na temat tego, która wersja jest najbardziej optymalna. Natomiast my jesteśmy przygotowani z analizami, przekonani do swoich rozwiązań. Zobaczymy, co zdecydują radni. Na początku spotkania poruszono temat ewentualnego przejęcia budynku szkoły podstawowej numer 4 przez powiat cieszyński. Pojawiły się pytania, kto komu złożył taką propozycję. Pan starosta wystąpił do miasta, że gdyby z taką propozycją, gdyby był lokal wolny, to wtedy chętnie przejmie te pomieszczenia szkoła powiatowa, czyli Liceum Ogólnokształcące imieniem Kopernika. Były dyskusje na ten temat, pojawiło się pismo, także ta kwestia była jakby brana pod uwagę. To było pismo skierowane w odpowiedzi na propozycję konkretną, którą ja nie znam, bo jeszcze wówczas nie zajmowałam się oświatą, tylko to było krótko po wyborach, cała sprawa. Natomiast jeszcze raz powtarzam, w sytuacji, gdyby były puste pomieszczenia, gdyby była taka możliwość przejęcia kilku pomieszczeń bądź całego piętra czy całej szkoły, w sytuacji, gdyby była pusta, to na pewno byłoby warto przejąć ją pod potrzeby liceum, ponieważ no, warto byłoby mieć taki duży budynek, całość, ładny, przystosowany do warunków szkolnych w zasobach powiatu. Natomiast no, trudno podejrzewać, że ktokolwiek myślał o tym, że to się stanie natychmiast i jeszcze wiązać tę sprawę z podwójnym naborem, to już całkowicie niezrozumiałe dla mnie, ponieważ to jest długi proces. Likwidacja bądź ograniczenie funkcjonowania szkoły to jest długi, złożony proces, wymagający takiej skomplikowanej procedury rozłożonej w czasie, a przede wszystkim akceptacji społecznej. Powiat jest zainteresowany tym budynkiem. My oczywiście, dla nas jest to też argument. Natomiast to tak naprawdę dyskusja rozpoczęła się już 2 lata temu. Na jednej z komisji oświaty radny wtedy, radny pana burmistrza, zadał pytanie głośno, czy liceum nie byłoby zainteresowane przejęciem szkoły numer 4. Także to jest temat, który się toczy od lat i myślę, że no tutaj oczywiście musimy podjąć decyzję słuszną, taką, która pozwoli nam w przyszłości na optymalizację
tych kosztów, które w tej chwili ponosimy. Na finał tej sprawy trzeba jeszcze poczekać. Czwórka ma swoje racje, a magistrat swoje. Póki co trwają rozmowy i spekulacje, a czas ucieka. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.